Posprzątaj zabawki. Nie zapomnij kurtki. Ile razy mam ci powtarzać? Rozpakuj zmywarkę, zrób swoje obowiązki. Zejdź na dół. Zejdź na dół. Chodź na śniadanie. Milion poleceń, które codziennie wydajemy naszym dzieciakom, po prostu w którymś momencie naprawdę przylatają im już przez głowę. Zamiast tego możesz mówić: jaki masz plan na odrobienie pracy domowej? Co musisz zrobić, żeby wyjść na dwór? Od czego zaczniesz? Teraz opowiem Wam o takim podejściu, jakim są pytania pełne ciekawości. Pytania pełne ciekawości występują w dwóch wersjach. Pytania pełne ciekawości motywacyjne, kiedy zadajemy dzieciom konkretne pytania naprowadzające. Jaki masz plan na odrobienie pracy domowej? Od czego zaczniesz to? Jak możemy poradzić sobie z rozpakowywaniem zmywarki szybciej? I tak dalej, i tak dalej. I to jest ta karta. Trochę już mówiłam o niej w innym filmiku. Dzisiaj chciałabym się więcej skupić na tych kartach pytania pełne ciekawości, na tej karcie pytania pełne ciekawości konwersacyjne. O co tutaj w ogóle chodzi? Jakie to mają być pytania? Czasem mamy takie wrażenie, że zupełnie nie wiemy, jak podejść do jakiegoś problemu. Nie wiemy, od czego zacząć rozmowę z dzieckiem. I tutaj mogą przydać się pytania pełne ciekawości właśnie w tej wersji. Jak to będzie brzmiało na samej karcie? Nie zadawaj podchwytliwych pytań i bądź otwarty na odpowiedź dziecka. Zadawaj pytania otwarte, a potem słuchaj. To jest trudne, słuchaj. Co się zdarzyło? Jak myślisz, co spowodowało to, co się zdarzyło? Jak ty i inni się z tym czujecie? Jak masz rozwiązać ten problem? Bardzo ważne jest, żeby zadawać te pytania wtedy, kiedy już wszyscy są spokojni, kiedy możecie naprawdę usiąść i no dobrze, może ten wazon został stłuczony, może ktoś się na kogoś pogniewał i krzyczał, ale teraz już jest spokojnie, już się lubimy, już wszystko jest dobrze, tylko chcemy po prostu się dowiedzieć i żeby lepiej zrozumieć sytuację, nie po to, żeby ocenić ją. Pamiętacie, że nie oceniamy winy dziecka, ale raczej staramy się naprowadzić to dziecko na jakieś swoje pomysły, na rozwiązania właśnie poprzez te pytania. Nie odgrywaj żadnego scenariusza, zadawaj pytania odpowiednie do sytuacji. Co to może oznaczać, nie odgrywaj żadnego scenariusza? Jeśli masz poczucie, że coś musi się zadziać, że dziecko musi przeprosić, że dziecko musi coś posprzątać, to być może pytania pełne ciekawości nie są najlepszym rozwiązaniem. One będą dobre wtedy, kiedy będziesz w takim stanie naprawdę zaciekawienia dotyczącego tego, co konkretnie się tutaj zadziało. I wtedy te pytania pomogą Wam się zrelaksować i porozmawiać na spokojnie o tej sytuacji, po to, żeby uruchomić u dziecka myślenie, może empatię. I pamiętaj, że jeśli chcesz uruchomić u swojego dziecka empatię, to tak naprawdę Ty potrzebujesz już wcześniej mieć empatię do swojego dziecka, a nie je oceniać i atakować, bo jeśli my oceniamy i atakujemy dzieci, to wtedy one włączają swoją postawę obronną i nie będą chciały nam odpowiadać na pytania. Dzieci też muszą nauczyć się odpowiadać na te pytania. Pamiętam takie sytuacje, kiedy w relacji między rodzeństwem w moim domu było trudno i to jest taki moment, kiedy możemy zadać pytanie: co tutaj się w ogóle zadziało? Nie po to, żeby znaleźć winnego, tylko żeby usłyszeć opinię jednego dziecka, usłyszeć opinię drugiego dziecka i żeby pomóc im ze sobą się dogadać, ale nie być tym sędzią. Jeśli chcesz zbudować głębszą relację, chcesz nakłaniać dzieci do myślenia, do brania odpowiedzialności za to, co się dzieje, to pytania pełne ciekawości są świetnym narzędziem. To jest też taki element coachingowy w pozytywnej dyscyplinie, takiego coachingu rodzicielskiego. Czy używasz pytań pełnych ciekawości? Czy to jest dla Ciebie łatwe narzędzie, czy trudne narzędzie? Czy umiesz już wyjść do takiej pozycji, kiedy nie naciskasz dziecka na konkretne, wybrane przez Ciebie rozwiązanie? Chociaż czasami, bo wiadomo, czasami czujemy się zobowiązani, żeby dzieci zachowywały się w jakiś konkretny sposób. Napisz mi to wszystko, proszę Cię, w komentarzu. Daj znać, co jeszcze powinnam powiedzieć o pytaniach pełnych ciekawości, a może to jest już dla Ciebie zupełnie jasne. Ja się nazywam Joasia Baranowska i zachęcam Cię do polubienia tego filmiku i zasubskrybowania naszego kanału.